Cześć. Jeśli odtwarzasz ten live po środzie, godzinie 20, szkoda, że nie było Cię z nami na żywo, ale i tak bardzo dobrze, bo to znaczy, że jesteś otwarty, otwarta na nową wiedzę. Zaraz z Asią, która jest trenerką RAI, tak? Wbrew pozorom to nie jest RIE, tylko RAI, będziemy rozmawiać o tym, co ważne w budowaniu relacji poprzez rysowanie. Tylko zanim zaczniemy, proszę, te osoby, które są z nami na żywo, dajcie nam znać, czy dobrze słychać i widać. Asiu, dzień dobry, dobry wieczór. No tak, w sumie to dobry wieczór. Teraz jest ten czas, wiesz, kiedy wstajemy, jest ciemno, idziemy spać, jest ciemno. No i ty bardzo wcześnie wstajesz. Ja na szczęście wstaję ciut później i jeszcze jest jasno, jeszcze, bo za chwilę już też będzie ciemno, ale teraz jest już zdecydowanie ciemno za oknem, także dobry wieczór wszystkim. Moje dzieci się jeszcze nie przestawiły, wiesz, jak chodzą spać o 19, fakt, żebym miała trochę życia, ale jak wstają, no to 6:30 na przykład. Tak jest, dajcie znać, proszę, czy nas widać, słychać, czy możemy zaczynać. Bo widzę, że część z Was jest. To też jest taka pora. Wiem, że Wy kochacie webinary o późniejszej porze, natomiast z tego względu, że my obie mamy rodziny z Asią, stwierdziłyśmy, że jednak zrobimy to. Dobrze widać, to ciocia Daga, dzięki Ci, wielkie dzięki. W takim razie zaczynamy. Nazywam się Agata Jakuszko, rysuję słowa i zaprosiłam dzisiaj specjalnie ekspertkę od metody RAI, Joannę, Asię. W sumie Ty już jesteś naszą Asią, z którą będziemy rozmawiać właśnie o budowaniu relacji, o świadomym budowaniu relacji, o rysowaniu, o pochwałach, o nastawieniu i o wszystkim, co jest dla Was ważne w kontekście wzajemnego rozwoju między dorosłym a dzieckiem. I Asiu, chciałabym, żebyś, bo Ty masz certyfikaty, masz doświadczenie, jesteś jedną z takich pionierek tego podejścia, metody, filozofii RAI w Polsce. Powiedz proszę, co to znaczy RAI? Co to w ogóle jest ten RAI na początku, zanim przejdziemy do meritum? Dobry wieczór raz jeszcze się przywitam, bo nie wiem, czy to wcześniej powitanie to było już przed tym, jak się nagrywało, czy nie, ale też widzicie tutaj, że trochę jestem stremowana występem u Agaty, niemniej jestem jej przewdzięczna za zaproszenie i za to, że będę mogła się dzisiaj z Wami podzielić tym, czego już się sama dowiedziałam. Tak, jestem trenerką metody, która się nazywa RAI. Pięknie brzmi po polsku, jak to tak sobie już zrobimy, bo możemy pomyśleć, ja tak nieraz o tym myślę, że się znajdziemy w raju po prostu z tymi narzędziami, ale to będzie taki nasz raj mentalny, bo one są naprawdę bardzo, bardzo wspierające i mogą pomóc w wielu różnych sytuacjach. RAI to jest skrót od nazwy Resources for Infant Educators i to jest takie podejście, które powstało w Stanach Zjednoczonych w latach 80. już ubiegłego wieku. 40 lat co najmniej. Ma już przeszło 40 lat, więc tak dodam, że wtedy, kiedy ja się mniej więcej rodziłam, to wtedy mniej więcej rodziło się też RAI. Urodziliśmy się w podobnym czasie. Jego założycielką jest Magda Gerber. Natomiast tymi szczegółami nie chcę Was tutaj też obciążać, bo to wszystko możecie znaleźć. Natomiast też jest tak, że wiele materiałów dotyczących RAI jest po angielsku, niewiele jest jeszcze po polsku, bo niewielu nas jest w Polsce, tych, którzy się właśnie... Nie słyszałam o tym wcześniej, mówiąc, zanim Cię nie poznałam, to nie słyszałam o tej metodzie, o tym podejściu. Ono jest fajne, podoba mi się. Ja myślę, że jest super, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne i gorąco Was zachęcam, żebyście zgłębiali. No i nie dziwi mnie, że nie słyszałaś, bo jest nas teraz w Polsce, z tego co wiemy, a było jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu 3 trenerów metody RAI, takich, którzy się certyfikowali w tym zakresie, no więc na całą Polskę i rodziców tylu, ilu mamy, to dopiero powoli gdzieś do nich docieramy. To jest takie podejście, które totalnie gdzieś ujęło moje całe serce, bo jestem mamą i kiedy rodziły się moje dzieci, to szukałam sposobów, porad, wiedzy, teorii, doświadczeń innych rodziców, wszystkiego, co teraz można w sieci znaleźć, co pomogłoby mi. Ja wtedy nawet nie myślałam być lepszą mamą, bo tak jakoś nie do końca lubię to określenie. O, dokładnie, nie? Raz jestem lepszą mamą, raz jestem fatalną mamą, ale czegoś, co by mi pomogło w tych trudnych sytuacjach. To był taki mój klucz. I tam znalazłam wszystko to, czego potrzebowałam, bo znalazłam zarówno szacunek wobec dzieci, który jest fundamentem tego podejścia i on się przewija we wszystkich aspektach, ale też znalazłam bardzo praktyczne narzędzia tego, jak
stawiać granice z szacunkiem, jak budować relacje z szacunkiem. Ja chcę dzisiaj dokładnie o tym z Tobą porozmawiać, Asiu, bo to budowanie relacji z dzieckiem. Co na to Twoje podejście? Co na to ten raj? Dzisiaj skupimy się na praktycznych wskazówkach po to, żebyście Wy mogli już od dzisiaj, od jutra stosować, wdrażać, zmieniać pewne rzeczy, które uznacie za wartościowe. Asia, budowanie relacji. Czego potrzeba, żeby budować tą relację? Tak w kontekście rysowania troszkę może też. Wiesz co, tak jak do rysowania potrzebna nam kartka i długopis i to może być byle jaka kartka. Moje dzieci bardzo często biorą takie kartki, wiecie, mam, na których robię takie notatki jak dzisiaj, a potem je wkładam i mają jeszcze jako na brudno. Więc to nie musi być blok techniczny, ani żaden ekstra blok i to nie muszą być najfajniejsze kredki na świecie, chociaż takie oczywiście też istnieją. Ale tak jak chcemy malować i chcemy rysować i to, co jest najważniejsze, to są nasze chęci i nasze nastawienie i przekonanie, że my możemy rysować bez względu na to, jaki mamy talent, czy go mamy, czy go nie mamy, co w tym zakresie myślimy. Tak samo w rodzicielstwie najważniejsze są chęci i nastawienie, tak ja o tym myślę, że każdy z nas może być rodzicem, który może być dla swojego dziecka wspierający, budujący tę relację w tych codziennych, drobnych rzeczach, traktujący dziecko z szacunkiem i tak naprawdę nie potrzebujemy do tego żadnych ekstra narzędzi. Ja nieraz lubię te porównania, żadnych, wiecie, takich specjalnych zegarków, które odmierzą czas, że od teraz do teraz to my mamy czas rozwojowy z dzieckiem, a od teraz do teraz to mamy jakiś tam inny. To, czego potrzebujemy, każdy z nas ma, to jest w dużej mierze język, jakim się posługujemy na co dzień, słowa, jakie mówimy do naszych dzieci i uważność, którą je otaczamy w różnych drobnych, codziennych po prostu elementach. Słowa, język i uważność. Okej, okay. Mówisz o komunikowaniu się z dzieckiem. A co jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko nie do końca umie się z nami komunikować, to znaczy nie potrafi nazwać pewnych rzeczy? Bo często tak jest, ja tak na przykład mam, że Filip wraca z przedszkola i widzę, że coś się w nim dzieje, ale on jeszcze, mimo że ma rozwiniętą tą inteligencję emocjonalną, on nie do końca wie, jak to zrobić. Co wtedy, jak dzieciaki nie potrafią nazwać? Z Twojego doświadczenia, jak pracujesz z rodzicami, z dzieciakami? Co wtedy, jak nie potrafią nazwać? To pierwsza myśl, chciałabym, żeby była w Was taka, żebyście nie myśleli, że on mi nie mówi specjalnie, bo czasami tak rodzice mówią, no tak, no on mi nie chce powiedzieć. A często to jest tak, że to dziecko musi najpierw samo to przetworzyć, samo to trochę w sobie przemielić, troszeczkę przepracować wewnątrz, żeby mogło się tym jakkolwiek podzielić na zewnątrz. I to jest strasznie ważny proces, który ważne, żebyśmy pozwolili, żeby się w dziecku zadział. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że dzieci, jeśli czują się bezpiecznie w relacjach z nami, a czują się bezpiecznie wtedy, kiedy my je akceptujemy w całości, czyli również wtedy, kiedy one w złości na tej kartce nabazgrzą, po prostu rozjadą ją tym ołówkiem, tak, aż dziurę zrobią, a my nie powiemy, ale co się tak złościsz, nie złość się tak, jak się przestaniesz złościć, to wtedy porozmawiamy, tak? Ważne jest, żebyśmy my mieli w sobie taką akceptację tego, że moje dziecko może być przy mnie zawsze i że ja się go nie boję z tym, co ono przenosi, wtedy ono będzie czuło się bezpiecznie, że może przyjść z każdym tematem i o wszystkim nam powiedzieć. Natomiast też Filip ma 5 lat, dobrze pamiętam? 5. Naprawdę 5-latki, choćby były szalenie daleko rozwinięte, jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną albo o inne skille, o inne umiejętności, nie zawsze są w stanie wprost nazwać to, co się z nimi dzieje. Nie potrafią po prostu tego złapać i powiedzieć, do tego potrzebują nas. Już kończę, bo widzę, że chcę zadać pytanie, czy my tak czasami nie mamy? Kurczę, ile razy ja mam tak, że coś mi tam się zadzieje we mnie i ja od razu nie wiem. Co? Mówię o takim stanie, w którym ty chcesz kogoś dziabnąć, rzucić, popchnąć, ugryźć. Ja tak mam, nie wiem, wy też tak macie. I mimo, że jestem psychologiem od emocji, ja wiem, co to jest, ale nie do końca chce mi się to na przykład nazywać. Ale to, co mówisz, Asiu, nie odnosi się tylko do rodziców.
To się odnosi do edukatorów, do osób będących w kontakcie z dzieckiem, do nauczycieli. I to nie tylko tego wczesnego nauczania, ale wierzę, że także do nauczycieli tych późniejszych etapów rozwoju. Dzieciaków, które są na późniejszym etapie rozwoju. I przychodzą ci na myśl jakieś przykłady z twojej pracy, jak widziałaś takie sytuacje, w której dzieci coś przeżywały i na przykład to rozrysowywały? Ja mam ten przykład, ale czy tobie coś przychodzi jeszcze do głowy? Tak, wiesz, zanim do przykładu, bo myśmy sobie tu wcześniej omówiły i twój przykład jest wspaniały, ale ja podam trochę przykładów może z mojej pracy, bo one też są dla was zawsze takie bardzo cenne, bo chcę powiedzieć, że tak wracając jeszcze do RAI, że to jest takie podejście, które kierowane jest głównie do rodziców tych mniejszych dzieci, tych mniejszych mam na myśli w ogóle 0-3, tam są takie szkolenia i warsztaty, które się odbywają właśnie dla rodziców wraz z dziećmi w takim wieku. Natomiast ja pracując z rodzicami, którzy przychodzą na takie warsztaty i czasami oni przychodzą z tym maluchem, a mają też starszaki albo nawet nastolatki, rodzeństwo i mówią, Rety, na tym etapie to mi dało pewną świadomość tego, jak ja mogę lepiej, ale jak mi to pomogło z tymi starszymi dziećmi. To jest po prostu najważniejsze, co ja z tego zyskałem, że z tymi starszymi sobie lepiej te relacje poukładałem. No i teraz, jeżeli chodzi o rysowanie, moja córka ma, nie przedstawiłam wam się, jak mówiłam, ale oprócz tego, że właśnie teoretyzuję o RAI, a czasami praktykuję robiąc warsztaty, to codziennie robię już nie tylko praktykę, ale tą ciężką robotę, jaką też pewnie wy robicie, jeśli tutaj jesteście i słuchacie bycia rodzicem. I moja córa bardzo lubi rysować, malować, ale też wiele rzeczy przeżywa w zabawie po prostu. To, czego nauczyło mnie RAI i czym chcę się z wami dzisiaj podzielić właśnie, jak te relacje przez rysowanie budować, to jest to, że jak na przykład ona wraca ze szkoły, bo teraz poszła do pierwszej klasy, ale jeszcze niedawno wracała z przedszkola i ja widzę, że ona jest cała pełna emocji, bo coś tam się zadziało. Nawet dzisiaj tak było, jak ją odebrałam, tylko już nie miałam później popołudnia z nią i nie widziałam, co ona z tym później zrobiła. Dzisiaj bawiła się ze starszymi dziewczynami i to było dla niej takie ogromne przeżycie emocjonalne. One ją do grupy wciągnęły, no i wiecie, jak to ze starszymi koleżankami, ja po prostu widzę w niej te emocje, jak one kipią. No i to jest tak, że ja też nie od razu ją o to pytam. Przeżywać po prostu, pobyć w tym. Pozwalam jej w tym jeszcze zostać, żeby jej od razu z tego nie wybijać, nie wyciągać, cokolwiek by to nie było. Natomiast później to, co robię, to sobie obserwuję gdzieś z boku, bo ona bardzo często po szkole, po przedszkolu ma taki czas, że się bawi albo w ogóle zajmuje czymś sama, bo bawi mam na myśli też to, że sobie rysuje, maluje albo lalkami, albo czymkolwiek innym. I ja w pierwszym momencie pozwalam jej się w to zanurzyć, dlatego że myślę, że rysowanie, malowanie czy też zabawa mają po prostu genialny i ogromny wymiar terapeutyczny. I że one pomagają naszym dzieciakom przeżyć do końca to, co tam się w nich zadziało. Więc domknąć w pewien sposób, tak, domknąć, czasami dla nich jakoś sobie uświadomić, ponazywać trochę więcej, pobyć z tym wszystkim jeszcze dalej. Więc ja w pierwszym takim momencie to sobie obserwuję. Czyli to jest tak, że ja się krzątam gdzieś tam po domu i tak jednym uchem sobie słucham albo jednym okiem zerkam, co tam się dzieje, ale na początku nie ingeruję, dając jej ten czas, żeby ona to sama sobie przepracowała. Często słyszę od niej, nie patrz mi tu teraz. Na przykład, co ja tam mam. Cię wycofujesz przecież, tak? Oczywiście. Wtedy z szacunkiem odchodzę i mówię, okej, widzę, że chcesz pobyć sama, że chcesz sobie porysować sama. Natomiast jak już ona z tym trochę okrzepnie, no to uwielbiam przyjść do niej i zapytać, hej, a co tam dzisiaj narysowałaś? Co tam jest ciekawego na tej kartce? Tak? Co tam się zadziało? No i widzimy, nie wiem, że są... przyniosłam wam nawet pokazać. Że są różne, pokażę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mam nadzieję, że tak, że są różne postaci, są różne kółeczka, są różne stworki, to jest tutaj tytuł książki. Więc potem pytam dalej, który z nich jest kim, który z nich jest czym, co one oznaczają. Dopytujesz o szczegóły, czyli po pierwsze to, co zrobiłaś przy takim wspólnym byciu, bo wiesz, żebyśmy się nie rozwlekły, po pierwsze to takie otwarcie drzwi, tak? Twoje zainteresowanie, pokazujesz zainteresowanie, ale nie nachalne, jeszcze starasz się nie interpretować tego, co tu jest, prawda? To jest tak. Rodzice od razu chcą interpretować.
A, bardzo cenne, o czym mówisz. Tak, wiesz, że trochę czekam na takie zaproszenie i gotowość z jej strony, kiedy ona będzie gotowa zaprosić mnie do tej relacji i pogadać ze mną. Że istotne jest dla mnie, żeby to nie było takie, wiesz, od razu narysowałaś, ojej, a co to, nie wiem, tu jest taki ogień, a co to za ogień? O matko, ale co to znaczy, że tam jest tak czerwono na przykład, nie? Że jest w nas taka czasami chęć sprawdzenia, taki niepokój, wręcz zupełnie normalny, jeżeli jeszcze zobaczymy coś, co może w nas wzbudzić niepokój. Natomiast dla mnie istotne, wiesz, to jest dlatego, że moim celem jest to, żeby pozwolić najpierw jej przeżyć. Złapać jej to połączenie ze sobą, tą autentyczność, ten taki kontakt ze sobą, który rodzi się właśnie w tym momencie, kiedy ona coś tworzy. Czyli jesteś delikatna w tej metodzie RAI, bo mówisz o tym otwarciu drzwi, czyli co rysujesz, później jest takie zaangażowanie, czyli czy mogę usiąść obok, popatrzeć, jak ty rysujesz, czy to będzie ok, a później pokazujesz swoje zaangażowanie poprzez dopytywanie o elementy tego rysunku. I teraz, w Tak. zależności, czy ci pozwoli, czy nie, czy otworzy się przed tobą, czy nie, to zadajesz dalej te pytania, wyciągając rzeczy. Dobrze zrozumiałam? Jak najbardziej. To są te trzy kroki. Dokładnie, które mi bardzo pomagają, żeby złapać z nią kontakt, bo bez tego kontaktu między nami, no nie jestem w stanie niczego się dowiedzieć, co tam w tej jej głowie albo najbardziej w sercu się teraz tli. Co ona chce pokazać, a nie potrafi przyjść i powiedzieć, wiesz, mamo, bo za chwilę w przedszkolu jest, wrócę do tego rysunku jeszcze raz, Halo, za chwilę w przedszkolu jest Halloween, chociaż nie nazywa się to Halloween, nazywa się zabawą jesienną z dyniami, ale na przykład wiem, że jest tak, że tutaj nie wolno przynosić żadnych słodkości, żadnych, które są, ze względu na to, że wiele dzieci ma specjalną dietę, więc żeby te dzieci nie musiały rezygnować, to jest tak, że tylko w danym zakresie możemy to jedzenie przynosić. Już cię pytam o twój. I te pączki tutaj, one się nie pojawiają z powietrza, tak to nazwę. One są efektem tego, co się tam aktualnie dzieje. Natomiast, żeby się do tego dokopać, no to ja potrzebuję te poszczególne warstwy krok po kroku, tak jak je nazwałaś, odkrywać. Ale uwaga, nie zawsze rysowanie musi mieć swój cel, nie zawsze musimy w nim grzebać. Pamiętajcie proszę, że rysowanie jest naturalną potrzebą wynikającą z natury dziecka, z tego, jak formuje się mózg. Jest w 1949 roku Donald Hebb, taki kanadyjski naukowiec, odkrył, i właściwie to była jego teza, że kiedy uruchamiają się neurony, czyli neurony, które się razem odpalają jednocześnie, one się ze sobą łączą. Neurony to są te komórki nerwowe odpowiedzialne za myślenie. Jeżeli zaczynamy jakieś działanie, to pobudza się cała sieć różnych neuronów będących obok siebie, i kiedy my utrwalamy to, czyli kilka razy powtarzamy dane działanie, na przykład rysujemy pączki, to następuje ten zaskok i uczenie się, czyli to tak jakby było, że uczenie się to jest nowe połączenie, ale pamiętanie, utrzymywanie tej wiedzy to jest te splecione, połączone ze sobą neurony, które regularnie sobie tak jakby odgrzewamy, że jest tam ta aktywność elektryczna regularna. I teraz chcę Wam powiedzieć, czyli nie zawsze dobrze jest doszukiwać się sensu, ale jak widzimy, że coś się zaczyna powtarzać, to może Was to zaniepokoić, zwłaszcza jeśli przychodzi do Was pięciolatek i zaczyna rysować bardzo tak energetycznie, dynamicznie, czarny wulkan, który wybucha czerwoną lawą. I tak siedzi Filip i rysuje, i rysuje. I widać, że buzują w nim emocje, a on po prostu tymi kreskami kreśli te ciemne rzeczy. I słuchajcie, mama, psycholog, nie? Trochę zaniepokojona, podeszłam do niego. No i tak usiadłam obok, mówię: Filipku, opowiedz mi proszę, co jest na tym rysunku, co rysujesz? Tak trochę wykorzystałam chyba twój schemat RAI, ale bardziej tak intuicyjnie on wypływał bezpośrednio. Mówi: wiesz co, mamo, to jest wulkan i on właśnie wybucha. A ja wiem, że moje dziecko aktualnie przeżywa bardzo konflikt z kolegą i nie do końca chyba potrafił znaleźć rozwiązanie tego konfliktu. Mówię: wiesz co, to opowiedział mi o tym wulkanie. Mówię: a co ty na to, gdybyśmy zrobili z tego bajkę? Ja mówię: jaką bajkę? No taką bajkę, żebyśmy tu dodali kilka elementów. Jak myślisz, co tu można dodać? No i Filipek wymyślił, że dodaje palmy, dodaje statek, tutaj ludzi, którzy przypływają. Jak wymyślamy, co się dzieje z nimi. Filip zaznaczył, że jest skarb na tej wyspie. Jak widzicie, to jest ewidentnie skarb, prawda? I że tutaj lawa wybucha i buduje nowy port dla ludzi. I tak trochę bazując na metaforze,
Okazało się, że Filip sam wymyślił sposób, w jaki przemówi do tego kolegi, w jaki sposób potraktuje tą... A później tak, to było tak, że później... O, mamo, to ja mogę właśnie z tym moim kolegą zrobić dokładnie tak, jak ta ekipa, która przypłynęła do portu, prawda? Która szukała skarbu. Cudnie. No tak, możesz. Testuj. Jakie te dzieci są mądre, jak ich jaki posłucha. Jakie być mądrym, nie? Natomiast, czyli zadaniem rodzica jest na dobrą sprawę trochę czytać między słowami, prawda? Między kreskami? Między kreskami, dokładnie między słowami. Nie kolorami? Zawsze to jest agresja i zaburzenia borderline. Nie, miejmy do tego pewien dystans. Mam tego, jeżeli widzicie, że dziecko notorycznie rysuje to samo, na przykład same wulkany albo same auteczka. Mój Filip przez wiele miesięcy rysował tylko autka. To nie znaczy, że to jest zaburzenie. To jest naturalna też potrzeba utrwalania sobie tego wzorca, co to wam mówiłam wcześniej o tych neuronach, że o zabawie a rozwoju jeszcze do tego dojdziemy. Natomiast Asiu, jakie wskazówki, takie konkretne wskazówki, takie sugestie, podpowiedzi dałabyś dla osoby, która chciałaby wiedzieć, jak czytać między słowami, kreskami, kolorami? Po pierwsze, my dorośli, jeśli chcemy się czegokolwiek o naszych dzieciach dowiedzieć i wyczytać, czy to w tym, co one mówią, czy w tym, co narysowały, to musimy zrobić strasznie trudną rzecz. Ona jest dla nas wszystkich trudna. Wyłączyć to, że ja już wiem. Bo jak ja widzę tam ten wulkan, to ja już wiem, o co tam chodzi. Jak widzę to czarne, to mając wiedzę o naszym dziecku, o sytuacjach, o doświadczeniach, to niestety, no ale posługujemy się wtedy zupełnie naturalnie swoim doświadczeniem i to sprawia, że brakuje nam tej otwartości na dziecko i na to, żeby je faktycznie poznać i dowiedzieć się, co u niego. Czy ty byś wymyśliła wyspę ze skarbem, ze statkiem i tak dalej, gdybyś chciała Filipowi podpowiedzieć, wiesz co, Filip, to zróbmy może tutaj jeszcze to i to, nie? Więc to pierwszy krok, który my potrzebujemy zrobić, ja mówię, że on jest trudny, wiecie, bo on wymaga takiej naszej uważności i świadomości, takiego klik w nas, że ja sobie mówię, okej, chcę się czegoś nowego o moim dziecku dowiedzieć. A to, co ja widzę, to jest tylko pewien wierzchołek góry lodowej, jak tak to czasami nazywam. To jest to, co na wierzchu. Natomiast moją ciekawością rodzica jest sprawdzić, co tam jest pod spodem. Co tam jest za tym... Delikatnie. Oczywiście, że delikatnie. Oczywiście, jeżeli zrobię to tak nachalnie, to jest duża szansa, że dziecko się wycofa. Dlaczego? I zamknie, i będzie się czuło takie trochę zaatakowane, tak jak my byśmy się czuli, tak sobie o tym myślę, że każdy z nas by się tak poczuł, jakby ktoś tak nachalnie próbował od nas coś wydobyć. Natomiast to, co jest tutaj kluczem do tego wszystkiego, to jest nasza autentyczna ciekawość, ale taka autentyczna, to nie może być tak. To jest trochę jak z empatią, jak uczę rodziców tego, jak komunikować bardziej z empatią. I jeśli wy zrobicie krok po kroku, jak ja wam powiem, ale nie otworzycie w sobie tego okienka, że ja faktycznie chcę i mam tę otwartość, to nasze dzieci, ja tak mówię to humorystycznie, ale bardzo lubię to porównanie, one się urodziły z wbudowanym Wi-Fi. To jest wbudowane Wi-Fi. One w większości to są dzieci XXI wieku, więc absolutnie ery cyfrowej. I oprócz tego, że potrafią świetnie już na tych iPadach i telefonach i dużo lepiej niż my, to mają taki port w sobie, ale uwaga, te dzieciaki... przed 2000 rokiem też go miały. Mają taki, wszystkie dzieci go miały. Mają taki port, który jest bardzo czuły na rodzicielskie emocje i nastawienie. Czyli to, czego nie widać, ale co jest w nas w środku. Więc jeśli pytasz mnie o konkretne wskazówki, to ja potrzebuję najpierw sobie powiedzieć, chcę lepiej poznać moje dziecko. Czyli nie chcę je naprawić, nie chcę je wyleczyć, nie chcę je jakoś tak, bo wiesz, ja widzę wiele kursów rysowania, jest na rynku skoncentrowanym na tym, żeby mówić rodzicom, z twoim dzieckiem jest nie tak, naucz go robić inaczej, z tobą jest nie tak, naucz się czegoś innego i tak dalej. Przeraża mnie to, Asia, naprawdę, wiesz, bo... O matko, mam świetny przykład. Prowadziłam ostatnio, w ostatnich dniach warsztaty o motywacji. Inny temat, ale no, czy nie powiązany z rysowaniem? No bo właśnie temat rysowania się tam pojawił, tak? Jak zmotywować dziecko do rysu, do tego, żeby ono chciało rysować. Ale uwaga, ten temat dotyczył 4-latka.
Przyszła pani, która zapytała, jak ona ma zmotywować swojego 4-letniego syna do tego, żeby on więcej i lepiej rysował, dlatego że ona w przedszkolu dostała informację zwrotną, że on, uwaga, pewnie cię to Agata oburzy, a może nie, źle rysuje. Że on źle rysuje. Więc no do czego ja gorąco zachęcam rodziców? Do tego, że nie ma czegoś takiego jak złe rysowanie, słuchajcie. Taki komunikat dla dziecka na pewno nie zmotywuje go do tego, żeby ono chciało ćwiczyć rączkę jakkolwiek w wieku 4 lat, bo ja tutaj nie widzę innego pola jak tego, żeby na różne sposoby poprzez zabawę ćwiczyć paluszki, ćwiczyć mięśnie rączki, ale tylko i wyłącznie przez przekładanie kuleczek z jednego pojemnika do drugiego, przez malowanie kolorowanką wodną i pędzelkiem, nawet jeśli jeszcze chwytam go tak. Okej, delikatnie i spokojnie poprawiamy. To nie jest tak, że nie zwracamy uwagi, ale też nie robimy, słuchajcie, to, co jest dla mnie istotne. Mam takie ulubione powiedzenie i muszę się nim z wami podzielić. Nikt nie zacznie zachowywać się lepiej przez to, że poczuje się gorzej. Żadne dziecko nie zacznie malować lepiej, ładniej, staranniej, nie wiem jak jeszcze tutaj, jakich epitetów użyć, przez to, że my je upokorzymy, że my mu wytkniemy, że powiemy mu, że coś jest z nim po prostu nie tak. Więc jak słyszę o tych kursach, o których wspominasz, że one są gdzieś obarczone takim elementem właśnie wstydu, no, który jest obecny w naszym wychowaniu dosyć mocno, bo jednak wciąż uważamy, że poprzez zawstydzenie i powiedzenie, ale to kółko takie krzywe? No nie umiesz ładniejszego? No dobra, osoby, które są z nami raczej są, wiesz, one wiedzą o tym. Nie? One wiedzą, że muszą się trochę bronić, zrobić szybę między takimi edukatorami, a sobą, swoim dzieckiem, żeby je chronić, żeby budować tą odporność psychiczną. Też chcę o tym powiedzieć dzisiaj. Natomiast Asiu, podsumujmy, bo trochę się rozwlekłyśmy z tym tematem. Wskazówki. Nastawienie. Chce się, jak czytać między wierszami? Mamy się nastawić na to, że chcemy poznać dziecko z otwartością. Nie, że my wiemy lepiej, tylko że dziecko nam coś może pokazać. Może, nie musi. Druga rzecz, czyli zastanowienie się, w jaki sposób ja mogę pomóc, w jaki sposób swoimi pytaniami, swoją postawą mogę wesprzeć to dziecko. I trzecia rzecz, o której mówiłaś, to było ten wierzchołek góry lodowej, czyli mogę, że to jest ta ciekawość, dociekanie, co się tam może kryć głębiej. Dobra. Ja chciałam jeszcze tutaj zilustrować to pewnym przykładem, który mam nadzieję, że z wami zostanie. Nie wiem, czy obserwujecie Make Life Harder albo blog Ojciec, czyli Kamila, ponieważ oni zamieścili ostatnio na swoich relacjach Instastory przepiękny, przepiękny rysunek dziecka z takim tytułem. Przedszkolanki już chciały zawiadamiać służby tam, odbioru praw opieki nad dzieckiem, kiedy zobaczyły ten rysunek. Na rysunku czwórka osób, temat to było rysujemy rodzinę, czwórka osób z szubienicami. Mhm. To jest rysunek przedszkolaka. Podpis pod spodem, szkoda, że żadna nie wpadła na to, ja parafrazuję, szkoda, że żadna nie wpadła na to, żeby zapytać dziecko, co narysowało, bo okazało się, że hobby rodzinnym było nurkowanie. Więc to nie były sznury, tylko to były ustniki i no, mam obiegł już świat. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że no to co ty mówisz, to delikatna komunikacja podczas rysowania, zadawania pytań, to można naprawdę zmienić totalnie perspektywę. I tak jak też wspomniałeś wcześniej, może rysowanie być takim katharsis, na przykład jak ktoś odejdzie, to przez rysowanie z naszej rodziny, na przykład to jest śmierć w rodzinie, to pozwolenie dziecku na rysowanie może być formą jego terapii, może być formą dotarcia do niego w taki bardziej dla niego zrozumiały sposób. Jeśli chodzi o wspólne malowanie, coś, co mnie urzekło, kiedy rozmawiałyśmy wcześniej, dotyczyło tego, że warto to zaplanować. Ja w tym kursie sprytnego rysowania pokazywałam na różne sposoby, jak to rysować. Zresztą widziałaś te lekcje. Wiesz, jeszcze to się. I one są nastawione na pogłębianie relacji. Natomiast to planowanie, jak praktycznie zaprosić to rysowanie do naszej codzienności, jak byś to podpowiedziała? Wiecie co, no,
Ja przede wszystkim myślę o tym, że nie czyńmy z tego rysowania jakiegoś takiego, nazwę to brzydko po angielsku, kolejnego taska do zrobienia, nie? Bo jak my sobie powiemy, ok, to ja muszę po prostu ten raz czy dwa razy w tygodniu usiąść i odhaczyć i poćwiczyć, to robimy sobie taki niepotrzebny w ogóle ciężar przy tym i nie będziemy mieć tej radości, kreatywności i spontaniczności, a tego w tym potrzebujemy. To jest najważniejsze, żeby tam był ten tak zwany przepływ, żeby tam mogło wypłynąć to, co ma wypłynąć tak naprawdę. Więc ja myślę, że warto podejść do tego tematu tak jak do tematu planowania przyjemności, ale uwaga, planujecie w ogóle wasze przyjemności? Bo to jest to zasadnicze pytanie. Często planujemy... Często planujemy różne obowiązki, rzeczy do zrobienia, listę to do i w ogóle lekcje i zadania domowe i dla siebie i dzieci i tak dalej. A czy planujemy przyjemności? Taką przyjemnością może być niedzielny spacer w parku pełnym teraz złotych liści i pachnącym po prostu jesienią. Taką przyjemnością może być gra planszowa, którą lubicie i taką przyjemnością może być wspólne rysowanie. Więc to wy wiecie najlepiej, kiedy jest taki czas, kiedy macie... Wiecie, też chodzi o to, żebyście mieli taką spokojną głowę do tego, że nigdzie się nie spieszycie, że to nie jest tak, że teraz mamy pół godziny i w te pół godziny musimy. Może to jest sobotnie przedpołudnie, kiedy jest często więcej takiego luzu, a może piątkowe popołudnie już po całym tygodniu, a może w poniedziałki macie taki czas po południu. Zobaczcie, teraz szybciej jest ciemno, dłużej w domu jesteśmy, kiedy właśnie... chcielibyście go jakoś kreatywnie wykorzystać. No i fajnie jest sobie ten czas zaplanować, bo to też nie jest tak, słuchajcie, że my powiemy to trochę jak z jedzeniem, tak? Tak mi się skojarzyło, że jak będzie głodny, to sobie zje, jak będzie mu się chciało, to sobie siądzie i zacznie rysować, tak? Że bardzo często dzieci potrzebują od nas dorosłych takiej pozytywnej motywacji, ja to nazywam, takiego zaproszenia, takiego bodźca, takiego wsparcia, takiego, żebyśmy my, słuchajcie, dorośli, je trochę za sobą pociągnęli i powiedzieli, chodź, porobimy coś fajnego. Ja co tu jeszcze? Jeszcze jedna rzecz, Asia, mi przyszła do głowy. Czy jest jedno miejsce, które kojarzy się dziecku z rysowaniem i czy ono ma łatwość w sięganiu po elementy związane z rysowaniem? Chodzi mi o czy to dorosły musi zdejmować z pudełka kredki, żeby je wręczyć dziecku? I czy na przykład są prozaiczne rzeczy? Czy dziecko ma stolik, w którym kiedy siedzi przy tym stoliku, to macha nóżkami, czy te nóżki sobie spoczywają na ziemi? No bo to jest istotne. Wytrwa długo w sytuacji obciążenia kręgosłupa i niepodparcia tych stópek, więc aspekt. Mówimy o motywacji i zachęcaniu i tak dalej. Kurka, czy to dziecko ma swój kąt, żeby trzymać kredki, no? O, rety, to jest szalenie ważna rzecz, bo to są takie podstawy, ja o nich nawet nie pomyślałam, ale absolutnie, czy ma dobre światło, które mu dobrze oświetla tą jego przestrzeń, gdzie ono maluje. A dwa, słuchajcie... Telewizor jest włączony, nie? Czy telewizor... No to już w ogóle, to uważam, tak jak powiedziałeś, że tutaj przychodzą rodzice jednak, którzy już, mam nadzieję, że to będzie dla nich taką oczywistą oczywistością, że tam, gdzie jest, że jest czas na ekrany, to znów powtórzę, to są dzieci XXI wieku, nie demonizujmy ich, ale jest też czas bez ekranów i absolutnie malowanie, tworzenie, rysowanie to jest czas, gdzie nas nie rozprasza żaden ekran. To może być przyjemna muzyka, która gdzieś w tle nas relaksuje, ale nie ekran. Ja chcę wam dać taką jedną poradę. Moje dzieciaki, dostęp do takich rzeczy jak kredki, farbki, wszystko, kiedy mają czas na tak zwaną nudę, na taki wolny czas, mają do tego swobodny dostęp. Po co? Po to, żeby nie musiał mnie wołać, mamo, ściągniesz mi i tak dalej. To wszystko ma być dla nich czymś łatwo dostępnym, po co mają, one mają jedynie poczuć, co chcą w danym momencie wybrać, ale nie zastanawiać się, okej, teraz muszę się wdrapać, żeby te kredki gdzieś tam ściągnąć. To jest dla mnie ważne. Plus, Asia, jeszcze to, jak rodzice podchodzą do rysowania, bo jeśli rodzice mówią, że ja nigdy nie miałem talentu, to ty sobie narysuj, albo włącz sobie tam ten kurs i sobie sam narysuj. Wiem, że strzelam stopę teraz sobie, ale naprawdę, kochani, jeśli jesteście nauczycielami, czy rodzicami, czy trenerami, dzieci was słuchają i one to, co wy mówicie, one to chłoną. Po prostu jak mama mówi, że nigdy nie umiała narysować świnki, no to dlaczego ja mam się uczyć, dlaczego ja ten? To dzieci są różne, ale wiesz, jeśli chodzi o tą motywację, wiesz, co jeszcze mi przyszło do głowy, Asia?
ty mówisz, że ta przyszła mama i jak ma zmotywować czterolatka, a ja miałam taką refleksję, kurka, ja nie motywuję, ja po prostu biorę to dziecko i rysuję, nie? Ja po prostu... Jak mam się zmotywować do nauki? Ja po prostu biorę książkę i czytam, i działam, nie? Tak, chociaż wiesz, Agata, ja też myślę, że każdy z nas ma takie swoje inne obszary, w których czuje się pewnie i tak dobrze. I akurat tutaj dla ciebie to rysowanie jest takim obszarem, że wiesz, to ci przychodzi naturalnie. To jest trochę jak, nie wiem, picie wody i nawyk, że robicie to po przedszkolu właśnie, czy w wolnym czasie. Tak samo są rodzice, tak sobie myślę, którzy, dla których to nie jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o czas, jaki, czas wolny, jaki z dziećmi spędzają. Natomiast... Przepraszam, jeszcze. Mówię, że to też jest okej, nie? No nie każdy musi... Tak. Że to nie, chciałam przez to powiedzieć, że to może nie być dla nich takie łatwe. Natomiast bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, żeby nie mówić dziecku, ja to nie potrafię, tak? Bo wtedy bardzo mamy prostą drogę do tego, czy dziecko przyjdzie, powie, ja nie umiem malować. A jeśli dziecko przychodzi i mówi właśnie w drugą stronę, zobacz, jak ładnie narysowałam, jak to jest z pochwałami w raj w twoim podejściu? Tak, tak. Słuchajcie, no te pochwały, one są czymś naturalnym. Co nam przychodzi od tak? Bo my bardzo często chcemy dzieci chwalić, bo czujemy, że to je wzmocni. I tak faktycznie jest, że jeżeli mielibyśmy wybierać pomiędzy karami, krzywo, nie podoba mi się, jeszcze raz, a nagrodą, pięknie, ładnie, to wybierzemy tą nagrodę tutaj w tym wszystkim, czyli tą pochwałę. Natomiast też już coraz więcej jest badań pokazujących, że nie ma zależności pomiędzy tym, że my będziemy dziecko chwalić za wszystko i bardzo je doceniać i na każdym kroku podkreślać, jakie to jest piękne, jakie to jest ładne, jakie to jest wspaniałe i że to zbuduje jego poczucie wartości, a wręcz odwrotnie, że te częste pochwały tylko po to, żebyśmy, taki jest nasz zamysł rodziców, że jak my je będziemy chwalić, to ono w siebie uwierzy. Niestety tutaj nie ma tego połączenia. Dziecko uwierzy w siebie wtedy, kiedy będzie miało autentyczną informację zwrotną, kiedy będzie czuło, że słowa rodzica faktycznie odzwierciedlają to, jak jest. I w tym celu dzieci nie potrzebują pochwał za wszystko. One nie potrzebują za każde narysowane serduszko oklasków, o jakie piękne serduszko. Dlaczego? Dlatego, że wtedy z prostych rzeczy i prostych czynności robimy coś po prostu niezwykłego. I dzieciaki przyzwyczajamy do tego dziecko, nie? Że przyzwyczajamy do tego dziecko. Motywacja zewnętrzna, że ono musi zasługiwać. Tak, a poza tym ono czuje też pewien taki dysonans między tym, że ono wie, że to jest coś prostego, a dostaje za to jakąś niewspółmierną pochwałę, więc coś tu jest nie halo, coś tu jest nie w porządku, ale nie do końca czuje jeszcze wtedy co. I to sprawia, że jego poczucie wartości, które ono buduje, wcale nie jest takim zdrowym i trwałym, tylko to jest poczucie wartości bazujące na opinii rodzica. I potem wszystko, co będę robił, to będzie po to, żeby sprawdzić. Później to będzie nauczyciel, oczywiście, a potem to będą różne inne osoby w naszym życiu, tak, które zastąpią tego rodzica na tym początkowym etapie rozwoju, ale to będzie po to, żeby zobaczyć w tych czyichś oczach i usłyszeć tą pochwałę. Tak, to jest ok. Natomiast to, czego zabraknie, to tego wewnętrznego przekonania, że ja wiem, że to jest ok, albo nie jest ok, tak? Więc jak ty reagujesz? Więc co mówić? Słuchajcie, dla mnie raj było ogromnym odkryciem, jeżeli chodzi o takie spontaniczne reakcje, bo kiedyś mi się wydawało, no jak, no mam po prostu nie tak od serca i w ogóle, no przecież to tak, ja tak czuję, że chcę powiedzieć super, albo bić brawo, jak zrobiło pierwszy krok w tym wszystkim. I tego nauczyło mnie raj, że najpierw, zanim jakkolwiek zareagujesz, to obserwuj, jak czuje się twoje dziecko. Jak jemu z tym jest. I to wcale nie jest tak, bo ja już słyszę te głosy, to co mam być od teraz takim rodzicem, robotem, który nie okazuje żadnych uczuć tutaj temu dziecku, albo nie pokazuje żadnych swoich emocji. Absolutnie nie. Ty się możesz z nim cieszyć, możesz się smucić, możesz złościć. Natomiast pozwól dziecku poczuć, jak to jest dla niego. Więc zamiast krzyknąć piękny obrazek, super pięknie, to zapytaj dziecko, widzę, że pokazujesz mi swój obrazek. Jest bardzo kolorowy. Co tobie się w nim najbardziej podoba? W tym obrazku. Jak się czułeś, kiedy go tworzyłeś? Jakie są twoje sposoby na relaks? Bo ja jak cię obserwuję, to widzę, że rysowanie i malowanie cię bardzo relaksuje. Widzę, jak wtedy
wracasz do takiego swojego spokoju i równowagi. Albo, słuchajcie, jeszcze inne zdanie, które jest jednym z moich ulubionych. Uwielbiam patrzeć, jak tak malujesz. Co jest dla moich dzieci takim sygnałem? Kiedy wy się relaksujecie na swój sposób, na przykład przez rysowanie, to mnie jest bardzo miło patrzeć, że wy macie swoje sposoby na łapanie równowagi, po prostu na wracanie gdzieś do siebie. Więc zamiast tego pierwszego... Takie, prawda? Że to jest takie ugruntowujące ich samoskuteczność. Tak, że one potrafią się zrelaksować i nie potrzebują do tego mojej porady, mojej wskazówki, że one znajdą ten sposób dla siebie. Więc to są dla mnie te komunikaty, którymi ja zastępuję to super i ładnie, ale słuchajcie, mnie się też oczywiście zdarza tak powiedzieć, więc żebyście teraz nie wyszli z takim przekonaniem, o Jezu, to już teraz to nie mam tak nigdy mówić, o, muszę się jakoś powstrzymywać i bardzo kontrolować. Jak jesteś na diecie i raz w miesiącu zjesz pączką, ci na pewno nie zaszkodzi, no chyba, że masz dietę bezglutenową i nie możesz, ale nie o tym mówię. I tak samo tutaj, nie bądźcie dla siebie surowi jako rodzice. Po prostu możecie ten wachlarz różnych reakcji poszerzać i go ubogacać, a nie siebie za to gdzieś ganić. Wiesz co, przyszło mi jeszcze do głowy odnośnie tej surowości, Asia, że wobec siebie bycie surowym i nie czuć takiej presji. Wiesz, nie czuć takiej presji, że nie tylko wobec ja, że ja powinienem coś spełniać, ale też, że moje dziecko coś powinno na danym etapie rozwojowym. Teraz chcę pogadać jeszcze chwilkę już na sam koniec o rysowanie, a zabawa, gdzie tu rozwój, wiesz, czyli jak ty na to patrzysz, jeśli chodzi o taką te powinności rodzicielskie. Mm-hmm. Wiecie, myślę, że jako rodzice często czujemy taki gdzieś dyskomfort czy taką presję tego, że nasze dziecko na pewnym etapie już powinno, jak ma roczek już powinno chodzić, jak ma tam ileś to już powinno mówić i tak samo jest z rysowaniem, że mamy takie oczekiwania, że jak ma tam ileś to już powinno to jabłuszko to być takie kształtne tam wtedy, tak? I że to jest niepotrzebna presja, którą robimy my sami sobie rodzice i niepotrzebna presja, którą my robimy naszym dzieciom tak naprawdę. Magda Gerber, założycielka RAI, miała takie piękne jedno zdanie. When they are ready, they are ready. Kiedy są gotowe? Są gotowe. To dotyczy wszelkich obszarów życia dzieci. I oczywiście mówimy o dzieciach, które się zdrowo rozwijają, bo to też tutaj zwróćmy na to uwagę, że potrzebujemy być czujni na równie prawidłowości. Natomiast w rysowaniu, w malowaniu jest tyle umiejętności, które dzieci ćwiczą, i wystarczy, że my im pozwolimy to robić po swojemu, to tam jest całe bogactwo. Dam wam trzy albo dwa przykłady. Mój pierwszy przykład jest taki, że moja córka, kiedy maluje, często bierze kredki, pisaki. O, kredki. I z tych kredek tworzy postaci. Cześć! I ona to robi w trakcie rysowania i odgrywa sobie różne scenki tymi kredkami w tym czasie. Więc to jest ćwiczenie pewnej małej dramy i przeżywanie pewnych ról podczas rysowania. Inna ważna umiejętność w trakcie rysowania, malowania, bazgrania, ciapania farbami, takich prac, słuchajcie, to też jest praca plastyczna, tak? To też jest malowanie. To wszyscy o tym teraz mówimy, koncentracja. Jak dzieci mogą ćwiczyć koncentrację? No tak, że zajmą się czymś, co je wciągnie, a my im nie będziemy przerywać, nie będziemy co chwilę pytać, a co tam robisz, a co to tam powstanie, a co to będzie. Wtedy ćwiczy się uważność i koncentrację, no, która jest tak szalenie nam potrzebna teraz współcześnie, zwłaszcza, że tak wiele rzeczy nas teraz odciąga, więc tym bardziej jest ważna ta koncentracja. To jest taka medytacja przecież twórcza. Oczywiście, to jest rodzaj medytacji. Medytacja z tego wyjść, nie? To nie musi mieć celu, to ma mieć po prostu przyjemność tworzenia i robienia i bycia w tym i sobie robienia tego tak, jak lubię. Trzecią umiejętnością, którą dziecko buduje w trakcie rysowania, malowania, to jest budowanie zaufania do siebie. Słuchajcie, bo jeśli nikt mi z boku nie mówi, jak narysować bałwankę albo co na tym obrazku ma być, to ja ćwiczę się w tym, że ja wiem, jak to stworzyć, bo to będzie po prostu moje. I to jest ta autentyczność, która jest takim jednym z filarów RAI i do której ja tak bardzo was tutaj zachęcam, bo to jest coś, co naszym dzieciom będzie na przyszłość potrzebne, ale też mają ogrom benefitów z tego i korzyści już teraz. Tej takiej spójności i autentyczności, która pozwala im wiedzieć po prostu, kim jestem. A malowanie, rysowanie może być do tego cudowne.
Odkrywać, kim jestem. Odkrywać, kim jestem, tak. Sprawdzać, kim ja jestem w tym wszystkim. Zapisałam sobie jeszcze jedną ważną rzecz, że słuchajcie, to może być też tak, że jak wy macie takie, wrócę na chwilę do poprzedniego wątku i już kończymy o tym talencie i braku talentu, bo tego nie dopowiedziałam, a myślę, że to może być dla wielu z was jakąś też cenną wskazówką, że kiedy wy sobie myślicie, ja nie potrafię, ja nie umiem, przyjdę na kurs, niech się dziecko uczy, to co wy na to, żeby powiedzieć, słuchaj, no ja jakoś tak nie czuję się w tym super mocny, bądźmy szczerzy i autentyczni, ale chcę się z tobą pouczyć, czy ja mogę razem z tobą, kochane dziecko. A może ty mi pokażesz, jak tego jeżyka się nauczyłeś rysować, a ja powtórzę po tobie. I słuchajcie, to jest coś, co szalenie buduje to poczucie wartości u dzieci, kiedy one też coś potrafią. Dorośli potrafią tak dużo rzeczy, których one muszą się uczyć od rodziców, od dorosłych. Kiedy ja powiem mojej córce, słuchaj, to ty mnie teraz naucz, no to ona rośnie w swoją siłę, że to ona to potrafi. Więc może to będzie dla was wskazówką, tak, jak korzystać z tej treści. Z tego procesu rysowania, nie? Że tak. Tak przekładając na praktykę, jak przerobić jakoś jakąś lekcję i zobaczycie, że dziecko już sobie z czymś radzi, to poproście, żeby dodało coś od siebie, a może zrobimy rodzinkę jeżyków, a jak nazwiemy tego jeżyka i tak dalej. To może być fantastyczny pretekst do rozmowy i do odkrywania siebie wzajemnie na nowo. Wy możecie przecież opowiedzieć o swojej pracy, na czym polega wasza praca na podstawie rodziny jeżyków. Pani, możecie zapytać, którym jeżykiem chciałbyś być? Dzieciaki uwielbiają być bohaterem tych historii, więc którym jeżykiem ty będziesz w tej rodzinie, tak? A gdzie ten jeżyk pójdzie i co będzie robił? Więc na tej kanwie możecie snuć potem po prostu tak, jak wam będzie to najbardziej potrzebne, a pozwólcie sobie po prostu na to. A ja, kończąc już nasz webinar, chciałabym jeszcze powiedzieć o pewnej niespodziance, na którą wpadłaś, Asiu, o pewnym prezencie od ciebie. Czy możesz, znaczy ja chciałabym powiedzieć, ty to powiedz, co przygotowałaś w ramach właśnie takiego czegoś ekstra? W ramach czegoś takiego ekstra, słuchajcie, to są właśnie kredki mocy. Ja nie wiem, czy wy widzieliście i czy wy znacie moje kredki mocy. Znaczy one są na twojej stronie. Tak. A ja mówię jeszcze o tej rzeczy w kursie, którą wrzucasz do kursu. O tej rzeczy, którą wrzucam do kursu. Okej, okay, dobra. Dzięki, że mnie napomniałeś. Też pokaż, proszę, bo to są piękne kredki. One mają cudowne hasła. Wiesz, tak z bliska możemy? Pokażę. Oczywiście, że spróbujemy. O, nie wszystkie są obrócone, ale słuchajcie, wyciągnę jedną, żeby wam pokazać, bo to są takie niezwykłe kredki. To są kredki, które mają wam pomóc właśnie w tych momentach, jak nie będziecie wiedzieli, jak tą rozmowę dalej czasami... O, pociągnąć, muszę wyciągnąć. Cały. To są takie kredki, 12 kredek z różnymi napisami. Jak ją tu obrócić? Teraz chyba będzie widać. Akurat. Aha, wybacz, o tak. Jest. Nie wiem jak. O, ważna. Jesteś. O, tutaj celuję w kamerę. Jesteś ważna. Są w wersji chłopięcej, są w wersji dziewczęcej, więc gorąco was zapraszam. A ja do kursu Agaty, dzięki, bo jakoś się pokupiłam, przygotowałam dla was takie kreatywne malowanki, które będziecie mogli sobie pobrać. Jak będziecie chcieli po prostu kolorować. Ja uwielbiam z moją córką kolorować. To zakochałam się w takich rzeczach, które składają się z małych części i my na przykład sobie wtedy robimy różne zabawy przy tym. Te zabawy to są takie, że moja córka mówi, słuchaj mamo, to dzisiaj rysujemy, losujemy każda po 3 kolory pisaków i każda maluje tylko tymi 3 kolorami. Albo robimy obrazy. Ograniczenia. Wymyślamy różne sposoby na to. To jest część, którą tworzyła Zuzia. Akurat wymyślamy, może to być na przykład wszystko w tonacji niebieskiej. To może być tylko kredkami albo tylko mazakami. To pomysłów jest naprawdę całe mnóstwo. I takie kolorowanki będziecie mogli pobrać przy kursie. Jeżeli będziecie chcieli tak zupełnie, słuchajcie, na luzie, idziecie do restauracji i tam w tej restauracji nie ma co wyciągnąć, to wyciągacie taką kolorowankę i czekając na wasze pyszne danie, kawałeczek po kawałeczku. Mnie to bardzo, bardzo, bardzo odpręża. Moje dzieci też, więc mam nadzieję, że i waszym dzieciakom przysłuży się do tego, żeby więcej relaksu i radości z tego kolorowania po prostu czerpały. Mam wrażenie, że tworzymy naprawdę wyjątkową społeczność, Asiu, wiesz? No kto normalny nosi ze sobą kolorowanki do restauracji? Świadomi rodzice, świadomi edukatorzy, tak? Dobrze.
To myślę, że my możemy tak długo i namiętnie rozmawiać. Chciałam wam ci bardzo podziękować za to, że przyjęłaś zaproszenie, za to, że zgodziłaś się ze mną spotkać. Dajcie wiarę, że my tak na dobrą sprawę widzimy się, Asia, można powiedzieć, drugi raz w życiu? Tak, na wideo. Natomiast od początku naszych telefonów, naszych maili i tak dalej, od razu było czuć, że to jest ta płaszczyzna porozumienia. Dzięki ci jeszcze raz. Odsyłam was do materiałów, które będą opublikowane w kursie, które są autorstwa Joanny i oczywiście je na jej stronę internetową Rodzic Lider. Asia prowadzi warsztaty, prowadzi konsultacje i może wam nieco naświetlić kwestie budowania relacji w waszych rodzinach. Także dzięki. Serdecznie z całego serca jeszcze podziękuję na koniec. Dziękuję Agacie za zaproszenie tutaj i chcę wam pożyczyć po prostu kolorowych relacji z waszymi dzieciakami. Nie bójcie się różnych kolorów. One wszystkie są jednakowo potrzebne. Niech one będą barwne i tak energetyczne i tak, jak Agata podsumowała tę rozmowę, tak wciągające po prostu jak ta nasza dzisiejsza rozmowa. Dziękuję wam serdecznie. Czy macie jeszcze jakiekolwiek pytania? Bo jeszcze tutaj z Asią jesteśmy, możemy odpowiedzieć na wasze pytania. Jeśli coś wam według was było niejasne, o coś chcecie dopytać albo czymś się podzielić, to jest ten moment. Na przykład tutaj nasza Daga, ja kocham rysować od dziecka, dzięki siostrze, zachwycała się moimi rysunkami zawsze, to jej zachwyt był szczery. I ta autentyczność, szczerość, o której wspominałaś wcześniej, to jest dokładnie to. Nasz szalony webinar, bo on był przygotowywany bardzo w takim stylu partyzanckim, dobiega końca. A właśnie to Kasia nasza pisze Smart Reda. Dziękujemy, było bardzo ciekawie. Super. Także Kasiu, dzięki za komentarz. Asiu, i co? I byłeś tak stresować? No, pewnie nie, ale to normalne. Jak się stresujemy, słuchajcie, to jest taki poziom różnych tych hormonów, że nasze neuroprzekaźnik. Dobra, poczekaj, po polsku. Jeśli się nie stresujemy przed ważnym wydarzeniem, to coś z nami jest nie tak. Jeśli się coś stresujemy, to nasz organizm jest tak zmotywowany, że nasze wystąpienie, nasz performance ogólnie wypada po prostu lepiej. Więc jeśli się stresujecie przed najbliższymi rzeczami, to właśnie pomyślcie, przypomnijcie sobie to. To znaczy, że wypadniecie po prostu lepiej. Tym optymistycznym akcentem się z wami pożegnam. Dzięki jeszcze raz. Moim wnioskiem z tego spotkania jest właśnie bycie autentycznym i zrobienie sobie takich 3-5 sekund na oddech, żeby popatrzeć na to dziecko, co ono przeżywa i żeby dopiero wtedy z nim rozmawiać o jego rysunku. A twoje jedno zdanie, które sobie bierzesz, Asia? Wiecie, jedno zdanie, które teraz pojawiło mi się w głowie, a nie wybrzmiało, to żebyście jeszcze nie mówili waszym dzieciom, to już tak na sam koniec, jak one powiedzą, że nie umiem i to jest brzydkie i takim naszym pierwszym odruchem jest, ale to nieprawda, nic się nie stało. Żebyśmy nie zaprzeczali temu, co przynoszą dzieci, tylko pozwolili im być naprawdę szczerze autentyczni, więc jeśli może nie potrafią, to ja tak bardzo praktycznie tutaj, tak jak Agata mnie do tego namawiała, to odpowiem, słyszę, że jesteś teraz z siebie niezadowolony i zostawiam teraz piłeczkę dziecku, co chcesz z tym zrobić, kochane dziecko, tak jak możemy z tego gdzieś wyjść razem. Więc taki mój wniosek jest na dzisiaj, słuchajcie, że pozwólmy tym dzieciom być autentyczni i drugi, jak mogę jeszcze dorzucić jeden, taki, że rysowanie, malowanie ma w sobie tyle metafor, a te metafory są takimi mostami do serc naszych dzieci, że korzystajmy z nich, bo tam jest naprawdę, naprawdę całe bogactwo, jak ten skarb ukryty na rysunku Filipa, który pokazywała Agata. Jeśli ktokolwiek z was zrobił notatkę rysunkową, wizualną, proszę prześlijcie mi ją, bo wydaje mi się, że jest tu kilka pięknych takich obrazów do uwiecznienia. Dzięki jeszcze raz, Asiu. Dzięki za to piękne podsumowanie i do zobaczenia w kolejnych różnych akcjach. A ja wam przypomnę, że już w piątek mamy tutorial, jak rysować włosy. Więcej będzie się działo oczywiście w naszej grupie rysunkowej, jak sprytnie rysować, by relacje budować, bo to chodzi przecież o to, by jeszcze pełniej znać siebie, jeszcze mocniej budować się we wspólnym tworzeniu. Współbudować, można powiedzieć. Dzięki, dobranoc. Dziękuję, dobranoc.